Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście zakończone Food Champions, które będzie jednym z dziwniejszych, ponieważ grałem składem Juventusu. Nic nie było do trafienia, więc generalnie to było Food Champions typu dosyć skomplikowane, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że obejrzycie cały film. Oczywiście były nagrody i były też paczki. Zostawcie paczkę w górę, w subskrypcji kanał, w którym są codziennie, to jest Daily. Bawmy się dobrze! W przyszłym filmie mam zamiar zrobić Pika 86 plus Food Champions, także taki jest plan. A co będzie później, nie wiem, zobaczymy. Także nie będę przedłużał i zapraszam was do oglądania tego materiału, skrótu, streama. Dokładnie, zapraszam. Pierwsza paczka 80 plus. Jeśli będą ekrany dzisiaj w tej pierwszej paczce, to odda za nagrody za Food Champions. No tak, no to... Czego mogliśmy się spodziewać, proszę państwa? Calvin Phillips, 81. Dobra, 15 meczów, muszę wygrać 7. Milik na ławce. Na luziku. O! No, co? My nie damy rady Juventusiarzami, proszę was. No i git. Tylko... O, mnie porobił. O Jezus. I mam wyjść z meczu? Nie, no ja cały mecz będę grał teraz. Będę grał cały mecz i wychodzę. Znaczy nie wychodzę, wygrywam. Oj, to będzie niestety. Wojtek Szczęsny, nigdy w ciebie nie zwątpiłem. Już mam go na kapitanie, to już mógł coś strzelić, nie? Messi mógł coś strzelić. 2-0, ale ja nie będę wychodził z meczu. Możesz nawet zrobić, chłopie, zrób greedy. Grasz składem, który jest złożony z zawodników Juventusu, tylko przypomnę. Masz Messiego, Rob to the Knockouts i Neymara Informa. Tak, tylko przypomnę, nie? Dobra, powolutku, mamy czas. No i co teraz? Co teraz? To nie jest karny. O, chłopie, no ładnie posmarowane, ładnie posmarowane. Chcesz mi strzelać bramki? Dzięki. Aleksandro, masterclass. Uwielbiam tego zawodnika. Fryderyku, leć. Leć. Cyk, cyk. No, dobra, może być. 15 minut, spokojnie. Jeszcze jest czas. Jeszcze wrócimy. O, jest upsalany, patrzcie to. Dobra, łatwo na ciebie. Ja pierdolę. Nie, szapoba, naprawdę, szapoba. To jest naprawdę zagranie, solidne zagranie tego oponenta. No dobra, no ja tam jestem zadowolony. Jest remis, nie będę miał porażki. Alisson. O nie. Dużo dobrych kart. Danjuma, widziałem go na żywo. Czukwueza też widziałem na żywo. Pewnie zostawię. O, Nedved, 5 słab, przej nogi, wreszcie siadło, Jezus, jak długo. O, i chyba muszę się pozbyć chyba Vlahovicia z tego składu, niestety. Strasznie mi to boli, ale nie mogę mieć dwóch kloców na ataku. Jak ja zapójdzie na atak, dam Di Maria na skrzydło. Ej, bo bramkę tracę, aaa! Dobra, spokojnie, Wojtek Szczęsny! Di Maria, do TZG, o, że zagranie. Teraz, bo myślisz, że podam? Dopiero teraz podam. I cyk, dobra, 3-1, let's go. O, Handanowicz, Posz, Cancelo, Chiesa i Theo Hernandez, ej, nie grałem z nim jeszcze. Nice. Big! No. Paweł, to się strzela. A, no dobra, z tym Chiesą gra się o wiele lepiej na taku, niestety. No muszę to z bólem przyznać, że niestety Duszan no nie podołał chyba póki co temu wyzwaniu. Trezeguet potrzebuje ewidentnie szybkiego gościa na ataku. Di Maria, let's go. O nie. Kike Alaba, ojeju. No dobra, to może być problem. O, chłopie. Ale tutaj poleciał młyn od Pawełka. Oj, ładnie, znowu ładnie. Nie, no gość potrafi grać niestety, potrafi grać. No co on tym... Jak ty, chłopie, został tego syna w spokoju? No co jest? Chłop mi zaraz tym S1 całe boisko przebiegnie, ty. Dawid!
O, ale pograli, pięknie. No, panie Dawidzie, ładnie. I chyba tracę bramkę niestety, chyba że Wojtek Szczęsny będzie masterclass. 15 minut, proszę państwa, żeby nie stracić jednej bramki. Co się może wydarzyć? Spoczko, tu mało pospałem niestety, ale... Spokojnie. Fede Chiesa tutaj strzela bramkę, także... Po co komu sens, skoro ma się Fede Chiesę? Gdyby to siadło, nie? Jo! Bonucci, czy będzie Chiesa? Cristiano Ronaldo, no dobra. Jest? Ale porobione został. O chłopie, ale tutaj ciasteczko. O nie! No, może być. Uuu, rabiocik. Musi tutaj odzyskać piłkę, wiesz? O nie, rabiot, jak ciebie robią tutaj, Boże, rabiot! Jak on został na karuzelę wstawiony przecież tutaj. O, Dawid, siemano. Pyk! 3-1, piękny Dawid. No, wyjdziesz z meczu 4-1? Gramy dalej? No dobra, gramy dalej. Matko fioro, oj Boże, jak został zrobiony tutaj chłop. O! No i teraz na pewno nie wyjdzie, o man. Oj, Feda nie ma litości, nie? Ładnie porobił. Flying Dutchman, latający Holender. Rui Costa. Cyk. O, ale pod ladę załadował Fryderyk, pięknie. O chłopie. Uuu. 3-0. O, no i fajnie. Dwa winy i jesteśmy w domu. Ale warto wspomnieć, że nie dostałem ani jednego freewina w tym Champions. Ostatnio tak ciężko dostać freewina w Champions, że to jest tragedia. Dobra, z kim gramy? Korza. Korza Sport. Dziękuję. Czy właśnie powiedziałem przed tym meczem, że nie dostałem ani jednego freewina w tym Champions? Bo wydaje mi się, że dosłownie powiedziałem to przed tym meczem. Alisson. Malcu. Ja spierdalam. Nie. O! Bentancur. Ej, ciekawie jestem, jak będzie grał. Ale ja będę oddawał winy, Aldo. Ale ten gość nie potrzebuje free winów. Gość miał skład warty z... To była najgłupsza sekwencja w historii tych streamów. Naprawdę, to była najgłupsza sekwencja w historii tych streamów. Przysięgam, nie było gorszej sekwencji w historii tej gry. Dobra, to oddaję winy i otwieram nagrodę, nie? Zgodnie z umową, ja nie będę grał dalej. W takim razie, panie i panowie, wyjątkowo ranga piąta oczywiście, zgodnie z umową, gram do 11 winów i nie tryharduję dalej, bo się nie opłaca. Mane, Bentancur i... Nie wiem, kto jeszcze jest w Team of the Week, ale trafiamy... Nie, no jak wszystkich będę przepalał, przecież to nie ma znaczenia, jak wszystkich będę przepalał w tym piku. Ale może... Może... Cummings. Sadio Mane. Teraz trafiamy ikonę w tej paczce. Teraz nie wiem, czy to jest walkout. Miałem ostatnio... Dawid? O, dzień dobry. Dobra, De Gea się przyda do składu z tym, o Higuaina. Od razu otworzę paczkę z informami, bo to wiadomo, że tutaj nic nie będzie, więc... Po prostu miejmy to za sobą. Nie ma nawet reflektorów, proszę państwa, to... Josue... Czy ja nie miałem takich samych pików? Miałem takie same piki, prawda? Chyba, że teraz dostanę Cristiano Ronaldo w paczce. Modric. Okej, Luka Modric 78, dobra, jest git. Bo jeszcze jest potencjał na... No nie wiem na co. Na coś jeszcze jest potencjał. Jest Luka Modric. I jeszcze w środku... Fabinho Lukaku Brozovic. Pięknie. I proszę państwa, oficjalnie witamy Gonzalo. Myślę, że z ławeczki będzie wchodził. No do głównego składu go nie dam, no bo wiadomo, nie wiem jak połączyć. Ale jest Gonzalo.
bardzo ładny zawodnik. Fajne ma strzały, ma lengthy, ma tempo. Nie wiem, czemu ma włosy w grze, powinien ich nie mieć. No, więc jak sami widzieliście, 11-2 bilans. Po prostu chciałem być słowny. Nie ukrywam, gdyby był jakiś event aktualnie, albo lepszy Team of the Week, na pewno grałbym dalej tym składem eventu. Zagrało się całkiem spoko. Kieza na atako był świetny, ale no niestety Team of the Week jest fatalne. Nie ma nic w paczkach, więc uznałem, że dobra, wbiję 11 winów i po prostu oddam resztę, no bo no nie ma sensu się pocić. Po prostu nie było większego sensu, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. A w następnym Champions mam nadzieję, że będzie już można jakoś fajnie strajhardować. I tyle. Także zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.